Cześć. Wrocław spacerem zawitał w północno-zachodnie rejony miasta, do Lasu Osobowickiego. To prawie 140 hektarów powierzchni, z czego większość zajmuje park. Niegdyś był to ulubiony punkt każdej niedzielnej wycieczki wrocławian. Przybywali tutaj w celach rozrywkowych, aby kontemplować przyrodę, czy w celach religijnych. Dzisiaj jest to ulubione miejsce dla biegaczy i rowerzystów. Niestety większość wrocławian nigdy tu nie była, a jednak warto tu przyjechać, bo obok Parku Szczytnickiego jest to drugie założenie parkowe o niezwykle ciekawej i bogatej historii. W XIII wieku na te tereny przybywają siostry zakonne z klasztoru Świętej Klary. Zostały sprowadzone z Pragi do Wrocławia przez księcia Henryka III. Trudnią się rybołówstwem, sadownictwem, pszczelarstwem, przywożą także ze sobą szczepki winorośli i zakładają tutaj na okolicznych wzgórzach i polach winnice. W 1724 roku o Osobowicach zrobiło się głośno nie tylko we Wrocławiu, ale na całym Śląsku. Miało miejsce cudowne ozdrowienie. Kantor klasztoru świętego Macieja Balcer zapadł niespodziewanie na ślepotę i paraliż. Nie pomagały lekarstwa, nie pomagali lekarze. Pewnej nocy przyśniła mu się figura Matki Boskiej, która zawisła tutaj na dębie w Lesie Osobowickim. Przy pomocy przyjaciół i rodziny udał się w podróż do Osobowic i oddał się żarliwej modlitwie. Wykończony podróżą, ale także modlitwą, zasnął. Gdy się obudził, ku zdumieniu wszystkich, przejrzał na oczy, ozdrowiał i o własnych siłach pognał co sił do miasta, aby głosić tą wspaniałą nowinę o cudownym uzdrowieniu. Nie trzeba było długo czekać. Zaczęły spływać tutaj rzeką i strumieniem pielgrzymi, nie tylko z Wrocławia, ale z całego Śląska. Miejsce stało się bardzo popularne i zostało otoczone kultem religijnym. Klaryski rok później, w 1725 roku, wznoszą tutaj drewnianą kaplicę i cudowną figurę przenoszą do kaplicy. W 1810 roku zakon klarysek, jak i wiele innych, ulega kasacji, a majątek zostaje skonfiskowany przez państwo pruskie. Dwa lata później dobra osobowickie zakupuje Johann Gottlieb Korn lub Jan Bogumił Korn, potomek znanej śląskiej rodziny drukarzy i wydawców. Korn, szanując tradycję tego miejsca, mimo że sam był protestantem, postanawia w miejsce drewnianej kaplicy wybudować okazałą kamienną o architekturze antycznej, romańskiej. Zatrudnia do tego jednego z najlepszych architektów Niemiec, Karla Ferdinanda Langhansa. Kaplica powstaje w zaledwie dwa lata. Zostaje wyposażona w święty obraz, wszelkie dobra z majątku prywatnego Kornów. Do kaplicy prowadzą monumentalne schody, a całość kompozycji dopełnia kamienna, już zastąpiona drewnianą, droga krzyżowa. U podnóża Świętej Góry lub Świętego Wzgórza Korn funduje dom opieki dla najuboższych. Korn również udostępnia swój prywatny park mieszkańcom. Staje się on otwarty dla wszystkich, wzorem Parku Szczytnickiego. Jeszcze oryginalny klucz? Tak, tak. Wchodzę do środka. Odnowione wnętrze kaplicy robi duże wrażenie. Zwłaszcza znajdujące się pod kopułą, pochodzące z 1916 roku, freski autorstwa Richtera Glaca. Na uwagę zasługują także witraże z symbolami apostołów ewangelistów. Nadrzędne miejsce zajmuje jednak znajdujący się na podwyższeniu ołtarz, a na nim cudowna, słynąca łaskami, figura Matki Boskiej Osobowickiej. Rzeźba powstała prawdopodobnie na początku XVII wieku. Jak głosi tradycja, wykonano ją z dębu rosnącego niegdyś na wzgórzu osobowickim. Nie ograniczyliśmy się jednak do podziwiania cudownej figury. Zeszliśmy też pod ołtarz, w miejsce, gdzie znajduje się krypta grobowa rodziny Kornów. To właśnie tutaj spoczywają Johann Gottlieb Korn, jego najstarszy syn Julius
oraz małżonka, Christiane Dorothea Korn z domu Weigel. Wróćmy jednak na powierzchnię, bo to nie koniec naszej opowieści o osobowicach, z których Johann Gottlieb Korn chciał zrobić miejsce wyjątkowe. Teren pomiędzy wzgórzem kaplicznym a szwedzkim szańcem miał być w koncepcji Korna naturalnym rezerwatem przyrody. Została też wytyczona reprezentacyjna aleja łącząca oba wzgórze. Po śmierci Korna majątek przejęli jego spadkobiercy, jednak nie podzielali pasji i zainteresowań swojego poprzednika. I tereny lasu osobowickiego wsi Osobowice sprzedali miastu. I tak w 1878 roku Osobowice zostały włączone w administracyjne granice miasta i rozpoczął się nowy, równie bogaty okres w historii tego miejsca. W drugiej połowie XIX wieku miasto bardzo mocno inwestuje w Osobowice, głównie w infrastrukturę rozrywkową. Powstają liczne restauracje, tak zwane etablissement, kawiarnie, basen, strzelnica. Jedną z najbardziej okazałych inwestycji jest powstała z inicjatywy Towarzystwa Upiększania Miasta wieża widokowa ulokowana na wzgórzu zwanym Szwedzkim Szańcem. Została wybudowana i zaprojektowana przez znanego architekta Karla Klima i uroczyście otwarta 30 sierpnia 1902 roku ku upamiętnieniu cesarza Wilhelma I. Z wieży z wysokości 47 metrów rozciągał się wspaniały widok na panoramy miasta, na wieś Osobowice i na malownicze rozlewisko Odry. U podnóża wieży znajdowała się restauracja, gospoda, która oferowała spragnionym spacerowiczom piwo z lokalnego browaru i zawsze świeżo upieczone ciasto. Aby jak najbardziej zachęcić mieszkańców do odwiedzania tych terenów, wytyczono promenadę wzdłuż rzeki Odry, łączącą Park Szczytnicki z Lasem Osobowickim. Poprowadzono również linię tramwajową, wybudowano specjalny parking dla dorożek, a także port dla parowców. Po to, aby turyści, którzy tu przybywali, nie tylko mogli się nasycić, podziwiać piękne widoki, ale także, żeby mogli kontemplować piękno otaczającej przyrody. Kres temu miejscu przynosi II wojna światowa. Niemcy tworzą na Osobowicach trzy obozy pracy, wysadzają także wieżę widokową wraz z całą infrastrukturą w obawie, że mogłaby wpaść w ręce wojsk radzieckich, stanowić dobry punkt kierowania ogniem. Po II wojnie światowej wieża nie zostaje odbudowana. Osobowice, mimo że nie zniszczone w czasie działań wojennych, to jednak z trudem odbudowują się. O świetności tego miejsca jedynie świadczy kaplica na wzgórzu kaplicznym, ale powoli to miejsce staje się ponownie atrakcją turystyczną. To niepozorne miejsce skrywa wiele historii. Wprawdzie nie zachował się szwedzki szaniec, aleja klasztorna i aleja łowiecka zarosły i już nie są tak piękne jak kiedyś, a z dawnej świetności pozostała kaplica Kornów, to jednak warto tu się wybrać, aby uciec od gwarnego i głośnego centrum, szczególnie wiosną i latem.